Podobnie jak w programach Wojciecha Cejrowskiego i na Politechnice Wrocławskiej jest bardzo światowo. Na uczelni bowiem trwa międzynarodowy cykl wizyt wybitnych naukowców i propagatorów nauki. Goszczą oni we Wrocławiu w ramach programu Visiting Professors. Gościem na wrocławskiej uczelni był m.in. profesor Yuan Ronxin, wychowanek Nicolasa Bloomberga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Profesor z University of California jest światową sławą w dziedzinie optyki nieliniowej. Tej właśnie specjalności poświęcił wykłady, seminaria i warsztaty na Politechnice Wrocławskiej. Nam, telewizji Styk, powiedział natomiast: work here is very impressive and the campus is so beautiful. Profesor Yuan Ronxin gościł we Wrocławiu przez niemal tydzień, a więc poznał nie tylko samo miasto, ale i kampus Politechniki. The student quality seems to be excellent. I listened to their presentations yesterday afternoon, and those were all relatively young graduate students, and they give excellent talks, even though they are very short talks. But the English is good. The presentation was excellent. Program Visiting Professors trwa do października, więc jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w wykładzie któregoś z wybitnych gości, informacje o programie możecie znaleźć na stronie www.portalpwrwroc.pl.